Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego dr Tomasz Hamera objął funkcję prorektora do spraw sportu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nowy prorektor do spraw sportu jest także członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing i pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej EuroSAF. Dzisiaj gościmy prorektora do spraw sportu, pana doktora Tomasza Hamerę. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę nam powiedzieć, jaka jest pana strategia, jeśli chodzi o rozwój sportu akademickiego w AWFiS? Przede wszystkim trzeba wrócić do tego sportu akademickiego, bo to jest jedno z największych wyzwań, które od lat jest postawione przed uczelniami wyższymi, przed AWF-ami. Również przy problemach, które pojawiają się dzisiaj z liczbą sportowców, nie tylko studentów sportowców, ale w ogóle z zachęceniem takiej już dorosłej młodzieży do uprawiania sportu, do jej realizacji. Jeśli chodzi o samą strategię, no to na pewno próba przywrócenia blasku klubu AZS AWF, AWFiS Gdańsk w zakresie kluczowych sportów, z których tutaj słynęliśmy na Wybrzeżu, gdzie mamy przecież medalistów, ba, nawet mistrzów olimpijskich, jak również wykorzystując ten potencjał sportów, które od lata odnosiły sukcesy i przynosiły chlubę nie tylko województwu pomorskiemu, ale przede wszystkim samej uczelni. Druga sprawa to upowszechnianie sportu, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży przy jednoczesnym zaangażowaniu tutaj grupy naszych studentów w zakresie nabycia doświadczenia przy organizowaniu mniejszego typu wydarzeń, a jednocześnie zachęceniu dzieci, młodzieży, ich rodziców do uprawiania sportów w zakresie powszechnym. No i trzecia sprawa to uprawnienia trenerskie, instruktorskie, które dzisiaj, kilka lat temu zostało to uwolnione. Cały czas powinniśmy poszukiwać jakichś nowości, cały czas powinniśmy inspirować siebie nawzajem, żeby pokazać sobie i też tym młodym ludziom, że to jest proces, który trwa nieustannie. To nie jest moment, kiedy coś się kończy i mogę powiedzieć, że jestem świetnym trenerem, tylko w tym zakresie cały czas trzeba szkolić się niemalże przez całe życie. Czy w związku z tym możemy spodziewać się większej liczby imprez sportowych w gdańskiej uczelni? Tak zakładam, właśnie przy zaangażowaniu przede wszystkim studentów, współpracy ze szkołami, ze związkami sportowymi, zarówno ich oddziałami okręgowymi, jak i ogólnopolskimi. Będziemy starali się realizować coś więcej, absolutnie nie narażając też na szwank budżetu. To mają być wydarzenia, które w dużej mierze powinny finansować się same przez siebie, po prostu nadając im swego rodzaju drobną markę, ale przede wszystkim odbudowując markę i podnosząc tutaj nasz poziom, jeśli chodzi o naszą uczelnię i przede wszystkim również klub sportowy AZS AWFiS Gdańsk. Jak pan widzi współpracę uczelni z klubem AZS AWFiS Gdańsk? Jestem na etapie rozmów z panią dyrektor. Niebawem będę chciał spotkać się z zarządem klubu, posłuchać też przede wszystkim naszych środowisk, zarówno uczelnianych, jak i klubowych, ale sama współpraca bez wątpienia musi być współpracą partnerską, gdzie obie organizacje nie tylko wspomagają się, nie tylko figurują jako te, które działają, bo mają podobną nazwę, ale jako te, które łączą przede wszystkim swoje cele, zarówno statutowe, jak i zadania, które przed sobą postawimy. Jest pan też prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Czy w związku z tym możemy się spodziewać jeszcze większej aktywności żeglarskiej na AWFiS? No cóż, w zasadzie nie tylko żeglarskiej, ale sądzę, że moim zadaniem, które przed sobą postawiłem, to jest zwiększenie przede wszystkim aktywności sportowej ogólnie. Absolutnie nie traktuję mojej pozycji w Polskim Związku Żeglarskim jako takiej, która nagle będzie forowała żeglarstwo względem innych sportów. Ta aktywność jest bardzo mocno tutaj realizowana i mamy wspaniały ośrodek jako Uczelnia Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, gdzie od lat realizowane są akcje szkoleniowe kadr narodowych różnych kategorii wiekowych, gdzie organizujemy imprezy, także to na pewno będzie kontynuowane, podtrzymywane i zacieśniane, nawet pewnie rozwijane. Natomiast, tak jak wspomniałem, mam na celu rozwijać wszystkie sporty, które mamy tutaj na uczelni, które na to na pewno zasługują, bo mają olbrzymi potencjał i wspaniałe kadry pracownicze i wspaniałych zawodników, a liczę na to, że będzie ich jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.